A więc dzień dobry, witam was dzisiaj w kolejnym odcinku z gry Seven Days to Die. Dzisiaj ogarniamy sobie tę lokację i to jest pierwsza lokacja, jaką tutaj przeszukaliśmy, jak widzicie, jest przeszukana. My zespawnowaliśmy się o tam. O tam się zespawnowaliśmy, nawet włączę wam w tym momencie film. To znaczy, że no właśnie, że jesteśmy już i witamy. Tak, tak. No, więc jak widzicie, zespawnowaliśmy się właśnie w tym miejscu. Właśnie na tym klocku tutaj, o tutaj się spawnowaliśmy i od razu pierwsze co zrobiliśmy, to poszliśmy przelotować tę piękną leśniczówkę, czy cokolwiek to jest. A w dzisiejszym odcinku ponawiamy nasze próby, mamy naszą potężną pompę, mamy karabin, mamy to coś, cokolwiek to jest, więc wchodzimy i miejmy nadzieję, że tym razem uda nam się w miarę efektywnie ich rozwalić. Dzień dobry! Ho! Proszę pani, proszę się tak nie denerwować, proszę tak nie syczyć. Bo syczy pani normalnie jak jakiś wąż, no. Pan też, bardzo proszę. Pana to chyba z łopaty i my... O cholera. O, ale go rozwaliłem z łopaty, jasny gwint. Ale go rozwaliłem z łopaty, dostał łopatą po mordę. Po mordzie. I zadowolony, dagbil strzelby, dwa dagbile mam. O cholera. A pamiętajcie, jeśli macie już jak przepis przeczytany, no to możecie albo go przeczytać, żeby dostać exp, albo go sprzedać, bo one za coś, one też można, one też jak trochę tam hajsu dają. Co prawda w późniejszych etapach gry to jest niewiele, bo one chyba stówkę za każdy, no także dużo to nie jest, ale może się to nazbierać, nie? Ja już nie wiem, czy jest to pretekst, żeby zagracać sobie ekwipunek, ale też nie wiem, jak to będzie z czasopismami, bo czasopismy są dużo częstsze niż... O, to są plastikowe w ogóle butle, nawet nie zauważyłem. Albo oczywiście te czasopisma są dużo łatwiejsze do znalezienia. No dobra. O, już myślałem, że w koleżankę trafiłem. Już myślałem, że spudowałem, ale ja nigdy nie celuję. Ja jestem Igmart, aka Igmart Hood, dokładnie. Aka Igmart Hood. I zobaczmy, jest jak to może? Nie wiem, najprawdopodobniej właśnie spadną mi na mordę. On jest tam, no dobra, rozwalmy go z kuszy ponownie. Jeśli się zapytacie, skąd mam kuszę trzeciego dnia, to odpowiem tylko tyle, że znalazłem ją. I że, jak się okazuje, teraz wystarczy pójść do pierwszego lepszego budynku, żeby znaleźć takową. Aczkolwiek radzę się pośpieszyć, ponieważ za chwilę będzie noc, a w nocy pojawiają się ferale. Przynajmniej mam nadzieję, że tylko w nocy się pojawiają ferale. Jeśli częściej niż w nocy, no to jesteśmy troszeczkę w dupie, bo jak pamiętacie, w poprzednim odcinku dostaliśmy ostre lanie i to właśnie przez ferali, bo jak się okazuje, ferale w tej części mają 20 razy więcej HP od takiego zwykłego zombiaczka, albo po prostu ja jestem do dupy. No nie wiem, przekonamy się, swoją drogą. Tak sobie pomyślałem, że w sumie mierzyciel czaszek, moty rozbiórkowe, to jest od motów rozbiórkowych. Więc tak nie jest zbyt duża broń. Maczugi i młoty rozbiórkowe są o 10% szybsze. Ale pytanie, czy my gdzieś tutaj mamy coś od właśnie uderzenia pięścią. Czy mamy tutaj coś od broni, mam na myśli pałki. Bo najprawdopodobniej będziemy przez najbliższy czas używać właśnie pałek, więc byłoby miło, gdybyśmy jednak faktycznie mogli je używać. Ataki włócznie są o 10% szybsze. Czemu nie ma tamtego starszego perka, który po prostu dawał, że 25% szybciej 25% szybciej atakujemy. To było takie fajne, każdy to lubił, a teraz jakby cię nie ma. Okej. Koszt wytrzymałości jest zmniejszony o 8% i 15% w przypadku mocnych ataków. Znajduj więcej włóczni i części w łupach. Niestety już nie można rzucać włócznie, więc teraz włócznie są do dupy, przykro mi. Mówię przykrą prawdę, włócznie są do dupy. Oficjalnie jest to powiedziane. Czekaj, czy słabo chcesz nadrabiać maczuków? O, jest jaskiniowiec! No to bierzemy dwa poziomy od razu jaskiniowca. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo, witamy Polsko w zaśnieżonym nawet zin. Co masz dla nas kolego do powiedzenia? Powiedz proszę do mikrofonu w postaci mojego łuku. O cholera! O cholera, chyba on jest pedofilem. Ewidentnie jest pedofilem. Musimy pokazać mu, kto tu rządzi. Nie będziesz mnie pedofilować, kolego. No i proszę. Morda rozwalona. Aż mu się... No dwie części mu rozbiłem, mordę! Albo to jest jego głowa, to jest jego kask. Tak, to chyba jednak mu nie rozbiliśmy na dwie części mordy. Ale rzecz teraz w tym, że chyba będziemy musieli tutaj przeczekać noc. Dobra, bo oni się tutaj pojawili, dokładnie, tak jak zapamiętałem, że tej było. No dobra, rozwalmy tego tutaj z pompy. Dobra, jest rozwalony z pompy. Tego tutaj z karabinku. Cholera, spudowałem z karabinu, dobra.
Na szczęście sytuacja pod kontrolą, przynajmniej mam taką nadzieję. Mam taką szczerą nadzieję, że sytuacja jest pod kontrolą, ale szczerze mówiąc to nie wygląda na to, że jest pod kontrolą, więc spierdzielamy stąd. Pamiętajcie przede wszystkim, grajcie bezpiecznie, żeby się tutaj nie okazało, że zginiecie. Okej, chyba w jaja dostał. Chyba mu dostał bardzo mocno w jaja. No to wygląda. Weźmy sobie pochodnie i zobaczmy, co to jest. Jest dużo czasopism. O, bardzo ładnie. Znaczy, tak, teoretycznie to są książki, a nie czasopisma, ale jak widać, głównie czasopisma tutaj są. I kurde, burza jest ultra głośna, jak się okazuje. Mam nadzieję, że nie jest aż tak głośna, jak ja słyszę. I że cokolwiek teraz mnie słyszycie. Ale ja mam taką nadzieję, szczerą nadzieję. O, potrawka żula, fajna rzecz bardzo, ale jeszcze nie jestem aż tak głodny, żeby ją zjeść. Więc nie zamierzam jej jeszcze jeść. Myk, możemy naprawić cokolwiek możemy naprawić. Rozwalmy te skrzyneczki, wszystkie rozwalimy, później przeszkamy wszystkie naraz. To jest świat, noży, spoczko, tutaj jest co? Gniewne pięści, no spoko, a tutaj coś jest? Zobaczmy, no gniazdo. Gniazdo tutaj też się ostatnio pojawiło. No i co? Ja myślę, że przydałoby się stąd zeskoczyć na przykład. Że przydałoby się też stąd zeskoczyć, wiecie, i spierdzielamy stąd, wypierdzielamy stąd. Tak szybko jak się tylko da, bo za 30 minut jest taka sprawa, że jest noc. I ja bardzo nie chciałbym tutaj siedzieć sobie w nocy, bo jeśli mnie złapie jakiś feral, no to może jeszcze na otwartej przestrzeni to nie będzie aż tak źle, jak na przykład w budynku mnie złapie, no to już. No to możemy mieć mały problem, nie powiem. Możemy mieć mały problem. Zastanawiam się też, jak będzie tutaj wyglądać kopanie materiałów w nocy. Jest to wielce zastanawiające. Czy nie wiem, będzie tak, że po prostu przyjdzie jakaś wiedźma, wezwie sobie armię przydupasów i to wszystko będą ferale i po prostu mnie rozdupią. Mam nadzieję, że nie. Mam nadzieję, że tak nie będzie i do tego, jak będą wyglądać teraz napromieniowane zombie. O jeny, ale to będzie... Boję się szczerze mówiąc, ale miejmy nadzieję, że damy sobie radę. Nie, może po prostu ultra znerfowali bronie te rurowe. Miejmy taką nadzieję, że po prostu ultra znerfowali te rurowe bronie i pochodnie zresztą też. I po prostu są do dupy i jak znajdziemy jakąś porządną broń, no to już nie, będzie aż tak źle. Nie będziemy ryczeć jak ryczki. Miejmy taką nadzieję, co nie? Miejmy taką nadzieję, no ostatecznie bomba rurowa ich nie rozwala, ale bomba rurowa to też jest ostatecznie broń rurowa, no nie? A z tego co pamiętam, no to one chyba nawet zwykłych zombiaków nie rozwalały w poprzedniej alfie. Albo rozwalały, ale tamtych też nie. Tak coś mi się wydaje, no dobra, na szczęście jesteśmy zaraz obok bazy. No nie ma co tutaj jechać do tradera, bo trader jest obecnie zamknięty. Dlatego musimy się wycofać i przegrupować. Nawet nie wiem, czy przypadkiem w tej shopie nie jest zombie. Na pewno nie. Jest zombie, na pewno tam jest zombie. I witamy, widać z daleka naszą bazę. Wszystkie zombie wiedzą, żeby się do nas nie zbliżać. No i co, lepiej się pośpieszyć, żeby tutaj nie było kłopotów, że na przykład jakiś zombie nas nie mierzy i po prostu do nas przyjdzie. Abandoned Shady Shed Farms. A, czyli teraz nam się to pokazuje, nawet pomimo tego, że już to przelutowaliśmy. No nie fajnie, chyba że się zrespawnowały zombie. A co jeśli się zombie zrespawnowały? No nie wiem, przekonamy się. W razie czego pompa w dłoń i ruszamy. Tylko czekajcie, weźmy sobie leczonko w postaci tego. No i zobaczmy. Aż nie, ja tutaj mam przecież Land Claim Blocka, no tak. Ja to mam Land Claim Blocka, więc się nie zespawnują. Nie mają szans, Land Claim Block kompletnie blokuje respawn zombie w danej lokacji. Tak samo zresztą jak śpiwór. Jak śpiwór również blokuje całkowicie. No dobra, odłóżmy całe jedzenie, jakie znaleźliśmy do tej skrzyneczki, bo jak widzicie, to już sortuje powoli. No nie, no piwo musimy wziąć ze sobą. Piwo tak się składa, że ma taką ciekawą umiejętność, ponieważ piwo, jak wiecie, to moje paliwo. I w związku z tym, jeśli sobie wypijemy piwo, to oto zadajemy 300% więcej obrażeń za pomocą walki wręcz, więc ultra OP, ultra omega OP. Tak, trzeba będzie też resztę posortować. Czekajcie, weźmy sobie filtr wody, bo chciałbym go sobie zrobić. I przy okazji, no dobra, poodkładajmy te wszystkie rzeczy, które na pewno nam się nie przydadzą. Wiecie co, wezmę sobie kremu aerosolowego to i zrobimy sobie bandaże, bo z tym kremu aerosolowego można sobie zrobić fajne bandaże. I weźmy sobie jeszcze to, założymy to sobie. Jak znajdziemy sobie więcej tych kieszeni, no to wtedy będziemy mieli, te wszystkie już tutaj pola znikną, natomiast bandaż, tylko ja nie wiem, czy ja mogę, nie, jak widać nie mogę zrobić jeszcze tego bandażu lepszego. Tylko czekajcie, może nie tutaj, bo tutaj nic nie widać. Dobra, teraz mam nadzieję lepiej widać. I kolektor rosy, tak, jest kolektor rosy. Zróbmy go sobie, 100 resztek pomylimerów?
O kurde, chyba się zesra prędzej niż zdobędę 100 resztek polimerów. Chociaż może mam te jakieś? No w sumie nawet mam. Więc może sobie jeden zróbmy. Najprawdopodobniej będę tego żałować. Ale mówi się trudno. Naprawmy sobie to i weźmy sobie 4 takie. Dobra, są 4 rurki. I jeszcze 2 taśmy. Czy mamy 2 taśmy w ogóle? Mamy klej i mamy papier, więc powinniśmy móc zrobić sobie taśmę. Taśma hydrauliczna jest. Zróbmy sobie 2. Elegancko zrobione. Bo tak, trzeba potrzeba papier... Nie, poczekajcie. Potrzeba chyba tkaniny, żeby zrobić, nie? Tkaniny? Czekajcie, co to jest? Thick 44 flags. Okej. Czy to są po prostu flagi, najprawdopodobniej, tylko nieprzetłumaczone, jak widać jeszcze. Ta, i nie robicie tych bełtów. Nie robicie płonących bełtów, ani płonących strzałów, jeszcze mi nie warto. To jest gówno. Tak, taśmy hydrauliczne robi się, jak widać, z kawałków tkaniny. No dobra. Kolektor rosy robimy. I zobaczymy przy okazji, przetestujemy, jak on tutaj będzie działać. Przy okazji to wywalmy. No i mamy jeszcze jeden filtr wody. A można filtr wody zrobić? Zobaczmy. Nie, czyli filtr wody, jak widać, trzeba kupić. Ale dlaczego trzeba filtrować wodę z rosy? Dlaczego trzeba filtrować rosy? Przecież rosa to jest w miarę czysta woda, nie? W sensie, no, oczywiście ona nie jest tak do końca czysta, ale no, w miarę czysta jest, więc myślę, że jak na warunki apokalipsy, no to chyba możemy sobie pozwolić na picie takiej wody, bo ona wcale aż taka okropna nie jest. Dobra, postawmy go sobie gdzieś tutaj, może niekoniecznie tu, tylko... No w sumie wiecie co? Jak już tutaj jest noc, to widzimy się za chwilę, ja w tym momencie zrobię wam najprawdopodobniej speedrun z tego, jak ja tutaj to wszystko rozłupuję. No i dobra, rozwalone wszystko, w takim razie możemy postawić kolektor rosy. Nie zawal się, proszę. Okej. I zobaczmy, jak to działa. Coś jest z tą wodą. Zobaczmy, kolektor rosy. Zobaczmy opis. Kolektor. Gromadzi rosę, która z czasem może posłużyć jako woda pitna. Naprawisz przy użyciu resztek polimerów. Aha, czyli to trzeba naprawić co jakiś czas? A nie, to po prostu jak zostanie uszkodzone. Czyli co? Ożeż ty! Ożeż ty, jaka to jest horda! Jeszcze tutaj idzie jasny gwint. Patrzcie na to, jakby oni nas usłyszeli, to bylibyśmy w dupie, bylibyśmy głęboko w dupie. Oni by nas... Wybili w proch, jasne? Nie mamy szans z taką grupą zombie. Który mamy level swoją drogą? Zobaczmy, który mamy kurde level. Bo tak, no w sumie mamy podbitą szybkość levelowania. 146 zombie zabiliśmy, natomiast level mamy... No etapów mamy 26, ale level, który mamy level? Ale to chyba od etapu łupów zależy. Który mamy... Jakie są zombie, tak mi się wydaje. Czy ogólnie od etapu gry. Czekajcie, etap gry... Już myślałem, że wystrzeliłem przez przypadek. Etap gry był chyba... gracze? Etap gry, jak widzicie, 21 mamy. A 21 to wcale nie jest aż taki wysoki. No dobra. Dobra, czyli to jest taki wskaźnik, to się nabija powolutku. Zastanawiam się, czy może spróbować ich zestrzelić, ale to w takim razie weźmy bardzo szybko ten rower, żeby w razie czego móc uciec. No i spróbujemy ich porozstrzeliwać, nie? Wiesz, to może nie być aż takie proste, ale no zobacz, może uda się ich w miarę możliwości rozwalić, chociaż... Chociaż, szczerze mówiąc, to tak chyba... Nie będzie jakiegoś zbytniego problemu, żeby ich tam porozwalić. Wiecie, dodatkowy X-Fix zawsze na propsie tak naprawdę. Tylko problem jest z tym, że kończy mi się powoli bełt, ale mam chyba jeszcze kamienny w plecaku.
Ale musimy uważać, żeby też nas nie zauważyli, nie? Bo jeśli tak będziemy cały czas napierdziać, nie będziemy trafiać tak jak teraz, no to może być problem, o patrzcie. Dobra, ona rozwalona, zanim nas zauważyła na szczęście. Teraz myk. Okej, kolejny rozwalony, jaki ze mnie snajper jest, jasny gwint. Ale no, takiej hordy to się nie spodziewałem. I czy mamy bełty? No i mamy bełt, nie wiem czy spróbować z łuku. Aż kurde. Łuk ma bardzo wysoki rozrzut, nie? I to jest problem. A poza tym... nie przepadam za łukiem. Wiecie co, wydaje mi się, że mam tutaj jeszcze w bazie jakieś bełty, więc zobaczmy. Mam na myśli kamienne. Ale tak naprawdę kamienne powinny ich też rozwalić, tak mi się wydaje. No w razie czego możemy sobie wykraftować, nie? To nie jest zbyt... One nie są zbytnio drogie. Bełty. Jest kamienny bełt. I przełączmy sobie na szybko na kamienne bełty. No i tam już ich dokończymy. Już z tyloma to myślę, żebyśmy sobie poradzili. Bo nieźle ich tam przetrzebiliśmy, nie powiem. O kurde. Ja nawet nie wiem, czy ja headshoty trafiam, szczerze mówiąc. Ale jestem zadowolony z siebie, bo jak widać... No jak widać forma jest, nie? Aha. Jasny mi... Ten dźwięk mnie będzie po prostu prześladować teraz do końca życia. To jest taki normalnie... To jest taki creepy dźwięk, kiedy po prostu słyszysz nagle... I myślisz, że jakiś zombie normalnie na ciebie już biegnie. A nie, bo to po prostu... Bo to po prostu się ci kuszać zepsuła. No dobra, nie mamy? Ja na pewno miałem zestaw naprawczy. Bo... Dobrze pamiętam, że go znalazłem. Czy ja go przez przypadek nie sprzedałem? O, to jest pytanie. Możliwe, że go przez przypadek sprzedałem, ale z drugiej strony sztabki żelaza. Czy mamy sztabki żelaza? To jest pytanie. Mamy chyba gdzieś. Tylko gdzie, no nie? Tylko gdzie? Tylko teraz gdzie są te sztabki żelaza? Potrzebujemy taśmy oraz sztabek żelaza, ale chyba nie mamy sztabek żelaza. Chyba takowych nie mamy niestety. Ale sztabki żelaza też kurde pamiętam gdzieś. Też gdzieś były. On tu jest, on tutaj gdzieś chodzi. No to co? No to będziemy się napierdzielać, nie? Siemasz kolego, pozwól, że ja cię tutaj po cichu rozwalę. Bo niekoniecznie z pompy chciałbym go rozwalić, wiecie. Te sprawy, żeby po prostu... Impreza się tutaj zaraz nie zrobiła. Więc po prostu go rozwalmy, nie? Po prostu go rozwalmy, na szczęście to nie feral, więc go szybko rozwalimy. No i dobra, teraz jest jeszcze taki problem, że nie mamy kompletnie strzał. Więc... A pamiętam, gdzie to wszystko włożyłem! Jasne, gdzie to włożyłem do skrzynki przed traderem, nie? Cholera, włożyłem to do skrzynki przed traderem. No niedobrze, no niedobrze w takim razie. A właśnie, jeśli chodzi o to, to kuźnia. Zobaczmy, kuźnia. Kłoda drewna? Co? Kłoda drewna. Dobra, zróbmy kłodę. Ej, sobie nawet mi się podoba, że teraz trzeba robić komponenty, podkomponenty. Żeby to zrobić, czaszma hydrauliczna, krótka żelazna rura. Czy mamy skóry 10? Mamy 4 tej skóry i tutaj powinna jeszcze jakaś być 9, dobra. Czyli mamy skóry. Myk, dobra. Teraz żelazne rury. Taśma. No to taśmę możemy sobie na szybko wykraftować i bruk. Bruk robi się z kamienia oraz z gliny. A czy mamy jakąś glinę? Nie. Pytanie, czy jest na tyle bezpiecznie, żeby teraz wyjść i coś pozbierać? Wydaje mi się, że nie. Nie wiem, spróbuję ją zdjąć, to mógł być największy błąd mojego życia, to co teraz zrobiłem. Albo i nie, bo jak się okazuje, to nie wydaje praktycznie odgłosów. Nie wiem, jakim cudem nie striggerowałem tego tutaj kolegi, ale no skoro mogę, no to czemu by nie? Postrzelam sobie, nie? Potrenujmy sobie troszeczkę strzelanie i idziemy teraz pozbierać troszeczkę gliny, bo glinę możemy pozbierać właśnie rozwalając z gleby, jak gdyby nigdy nic. No i no niestety demolujemy sobie farmę, a tak naprawdę na tej farmie już i tak nic nie można posadzić. Dobra, tyle powinno wystarczyć. Możemy sobie teraz zrobić bruk. Bruk. Jest. Bruk. Oprócz bruku taśma. Taśma hydrauliczna również jest. 19, ale może niekoniecznie aż tak dużo. A nie, mamy jeszcze dużo ściereczek. No dobra. No tak jak mamy dużo ściereczek, no to możemy się tym zająć. Teraz możemy zobaczyć jeszcze jak to wygląda tutaj. Jak to się przede wszystkim zbiera? No, może być. Może być nawet całkiem szybko się to robi, chociaż jednak wolałbym, żeby to było szybciej, ale wiecie, jak się nie ma, co się lubi, to się lubi, co się ma. Tak szybko się ten bruk zrobił? Czekajcie, bruk. Jak to się zero sekund robi? A jakbyśmy chcieli na przykład tak... A no dobra, nie możemy taki 20... Co? Nie gadaj! Patrzcie,
Teraz możemy śledzić crafting. Jakie to jest super. Nie uwierzycie, jak miło ze strony twórców, że to w końcu dali, że można śledzić jakąś recepturę. Wiecie, ile razy ja muszę średnio patrzeć na recepturę, jak tego nie było, ile razy musiałem patrzeć na przykład, żeby sobie zrobić laboratorium chemiczne. 7 razy musiałem patrzeć i wszystko tutaj i wszystko sobie tutaj wyszukiwać. A tutaj patrzcie, mam elegancko to pokazane. Super, naprawdę super rzecz. No i robimy kuźnię. 4. dzień kuźnia, myślę, że miałem niekiedy lepsze wyniki. Ale natomiast jeśli chodzi o warsztat, do warsztatu potrzebny jest... O, już nie jest potrzebny klucz szwajcarski oraz młotek. Kiedyś był potrzebny klucz szwajcarski właśnie oraz młotek. No kute żelazno-mechaniczne części mamy, taśma hydrauliczna, gwoździe. Da się załatwić, bo tanie są gwoździe. Natomiast wstawmy w tym momencie kuźnię. I zobaczmy, gdzie ją stawić. W jakimś takim fajnym miejscu, a może tutaj. Zobaczmy. No, w sumie może być tej kuźnia. I patrzcie, nawet jest tutaj w miarę jasno, nie? Także możemy tutaj zostawić tak, w taki sposób. Oj, nastał dzień w tym momencie. Natomiast, czy mamy jakiś węgiel? Mamy jakiś węgiel i jeszcze scrap metal. Mamy dużo scrap metalu, aczkolwiek musimy jeszcze wyjść i pozbierać troszeczkę gliny. Tak, że będzie troszeczkę gliny. Mam już 154, całkiem niezła ilość, aczkolwiek żeby wyprodukować całkiem porządną ilość żelazną, to potrzebujemy jednak więcej. No dobra, ale już to jest coś, nie? Już to jest coś. Nie mamy przede wszystkim jeszcze kilofa, żeby sobie pozbierać jakoś bardziej wydajnie żelazo. Chociaż teoretycznie kamienna siekierka też działa po części jako kilof, bo to jest takie uniwersalne narzędzie, można powiedzieć. I jako siekiera, i jako właśnie kilof się może nadać. No dobra, zobaczmy. Na 60 minut zdecydowanie nie chcę tego ustawić. Na 6, na początek na 6. Tak, żeby też tutaj za bardzo... A, dobra, zapomniałem przecież... Już jak to działa, że teraz trzeba przetopić te wszystkie rzeczy, nie? Zanim będziemy mogli tutaj coś z tego wykraftować. Widzicie, jest przyzwyczajenie do War of the Walkers jednak. Jednak jeszcze jest. No dobra. I zobaczmy, 7 sekund robi takie, a gwoździe... Gwoździe są ultra tanie, natomiast kute żelazo. A czemu nie mogę? A dobra, bo tylko jedno mogę na razie zrobić. Ale nawet jedno będzie wystarczyć, ponieważ w tym momencie możemy sobie z tego zrobić zestaw naprawczy. Zestaw naprawczy, a nie? A dobra, musimy jeszcze wyjąć. No tak, wyjęte działa lepiej, zdecydowanie. I będziemy mogli teraz naprawiać sobie swoją kuszę. Dobra, ile to się będzie przytapieć? No całkiem długo, wiecie co? Za ten czas może obejdźmy do tradera i przy okazji weźmy rzeczy stamtąd. Myślę, że nie głupi pomysł, więc widzimy się za chwilę. I oczywiście zapomniałem, że trader otwiera się dopiero o 6, także musimy tutaj poczekać 3 minuty. Ale w międzyczasie weźmy stąd wszystkie te rzeczy, które tutaj są. A no właśnie, jak widzicie, jest żelazo, są też resztki polimerów. O, dużo tych resztek. Nie powiem, dużo ich jest. Natomiast wywalamy to, w sensie, to jest bagażnik, nie? To jest bagażnik? Tak, jest bagażnik mały, ale jednak jest. No i dobra, wsadźmy tutaj cokolwiek. I myk, podnosimy wszystko. No te skrzynki naprawdę tutaj są bardzo, bardzo przydatne. Oj, przy okazji sprzedamy te wszystkie rzeczy. Ale w międzyczasie w sumie możemy na szybko te lokacje przelutować, tak wiecie. Żeby jeszcze coś dzisiaj było przelutowane. Wiadomo, ten początek gry to jednak głównie się skupia na lutowaniu. Aczkolwiek to jest coś chyba najlepsza część tej gry, nie? Czyli lutowanie i walka z zombie. Bo akurat, jeśli chodzi o te lokacje, jak się nazywają designerzy budynków? O właśnie, level designerzy. To jak się składa, że twórcy zatrudnili level designerów, którzy dawno temu już ich zatrudnili, nie? I oni nie byli jacyś najlepsi, oni byli początkujący, ale tak się składa, że jak widzicie, oni się stali weteranami po prostu pracując u nich, bo z tego, jak widzicie, no te lokacje są bardzo dobrze zrobione. Tego zdecydowanie twórcom nie można odmówić. Lokacje są bardzo dobrze wykonane. Nasiona kukurydzy? What the fuck? Nasiona kukurydzy z tego wypadają? Bez jaj! Naprawdę? Nasiona kukurydzy? Tutaj macie? Czyli wygląda to, że oni tutaj robią mąkę kukurydzianą. No dobra. Ale że w sensie... To jest troszeczkę overpowered, nie powiem. Nie powiem, chociaż no... O! No zdziwiłbym się, nie zdziwiłbym się nawet jakby tutaj cement był. Ale mąka kukurydziana, dobra, spoko. Co prawda ja wolę pszenną, ale mąka kukurydziana też jest spoczko. Zobaczmy. O, zniszczona bateria. Silnik! Dobrze! W sensie nie wiem po co aż tak się uczyłem, bo ostatecznie silnik nie będzie nam aż tak potrzebny w tej części gry jeszcze. Ale na przyszłość
zawsze na propsie. Pamiętajcie, nigdy ani nie skrapujcie, ani nie sprzedawajcie silników. Silniki to jest jedna z najważniejszych rzeczy w tej grze, które zawsze chcecie mieć. Zawsze po prostu chcecie mieć jak najwięcej silników, bo silniki można wstawić do agregatu, który produkuje nam prąd. No i jeśli się zapytać, do czego służy prąd? No prąd służy do machin, do zasilania machin masowej zagłady w postaci chociażby sokowirówek. A zapytacie się, na co są te sokowirówki? No bynajmniej nie są do... Okej. Okay. Bynajmniej nie są do przerabiania nasion kukurydzy na mąkę kukurydzianą. Oj, nie. Bynajmniej nie. To chyba nawet się domyślacie, do czego one są. No dobra, trader już powinien być otwarty, no już będzie otwarty. A czekajcie, to wszystko? To tyle z tej lokacji? Nie, na pewno coś tutaj jeszcze jest. A, dobra, to już spadło, no to wypierdzielamy stąd. Ajajaj, i skręciłem sobie nogę. No właśnie, uważajcie, pamiętajcie, zawsze uważajcie, żeby sobie nie skręcić nogi. Dobra, otwarte, witamy. Idziemy do Jenny na dobry początek. Sonro, nie pamiętam, na ile ustawiałem odnawianie się lutów. Nie jestem pewny, przy okazji tego co widzę, nie wziąłem amunicji. Znaczy, wsadziłem ją do bagażnika, więc trzeba będzie się tym zająć. Zobaczmy. Czasopismo o wytwórcy. No Jenny, no, takie czasopismo to ja nigdy nie odmówię. Chociaż może 1500 drewna? Nie, można łatwo sobie ogarnąć to 1500, to wcale nie jest aż tak duże, jak się wydaje. Bierzemy pakiet czasopisma o wytwórstwie, dobra. Ile? I w takim razie wypierdzielamy stąd. A czekajcie, jeszcze kwestika musimy wziąć. Dziennego kwestika. I zobaczmy, co tutaj będziesz miała. Transport 200 metrów wschód, Ziegler Residence. A słuchajcie, teraz to już są drugiego poziomu, nie? To jest drugiego poziomu? Tak, to jest już drugiego poziomu, także jak widzicie, całkiem szybko nam poszło z tymi poziomami. Aczkolwiek dawać moją amunicję tutaj, bo chcę ją mieć. Będziesz moja amunicja kochana. Jesteś, dobra. I jeszcze przy okazji, jak tutaj jesteśmy, to pójdę i ogarnę i sprzedam chociażby te części do pałki, bo... Aż w sumie... Części do pałki... Nie, do pałki z paralizatorem. Oho, nie. Pałka z paralizatorem tak się składa, że z pewnymi cukierkami ona jest ultra overpowered, ale... No, taka nie najlepsza bym powiedział jest. Chociaż, no faktycznie, na pojedynczych przeciwników to akurat może się sprawdzić. Ale no, teraz nawet nie możemy je stworzyć, nie? Więc taka też sprawa. No pakietu tutaj nie sprzedam raczej. Patrz, tak silnik tylko 200 kosztuje, on jest dużo przydatniejszy. Tak samo część elektryczna, no one są niby drogie, ale w praktyce są dużo przydatniejsze niż się wydaje. Ogólnie te ceny są mocno zaniżone. No. A 20 krzeseł mam ci sprzedać, żeby dostać jeden? Nie, podziękuję. Bardzo serdecznie podziękuję. Zmiana asortymentu na dniu 7. Czyż się zmienił asortyment? Wydaje mi się, że tak. Wydaje mi się, że się zmienił, bo chyba na czwartym dniu się zmienia. Po raz pierwszy oczywiście. No zobaczmy, kutę żelazo, puszka miso. Miso soup, nie. Majonez pustowy seryjny, no potrójne serie niezbyt. W sensie te potrójne serie są według mnie do dupy strasznie. No bo nie każdy zombie potrzebuje 3 trafień, żeby go rozwalić, no nie? To nie tak, jest północ. O, biorę i teraz patrzcie. A dobra, tutaj nie możemy tego wstać, a tutaj? Mogę. Nie, no ja nie odmówię. I teraz? Widzicie, mamy płonącą siekierkę. Nie wiem, jakim cudem to drewno się nie pali, ale... Dlaczego nie mogę tutaj? Dlaczego tutaj nie mogę? Dlaczego? Powiedz mi, gro. Bo wiecie, to tak naprawdę jest pochodnia. To jest pochodnia. Jak łazimy z tym, to mamy tak naprawdę mobilną pochodnię. Także nie musimy zawsze łazić z tą pochodnią. Pomimo tego, że ta pochodnia też może jakieś tam obrażenie zadać. Ale jednak, wiecie, to się zawsze sprawdza. Taka siekierka i płonący drąg. Nie dość, że to może podpalić, więc tak naprawdę de facto jako pochodnia działa tylko lepsza. No to jeszcze dodatkowo taka broń zadaje właśnie większe obrażenia. Również, więc całkiem jest fajna. No dobra, gdzie jest moja chałupa? Tam jest moja chałupa. Nie, czekajcie, moja chałupa jest tutaj. O, w tym miejscu jest moja chałupa. Zaraz za tym sklepikiem. Tak? Za tym sklepikiem? Czy jest moja chałupa? Nie, to nie jest moja chałupa. Aż ta chałupa też niczego sobie, ale ona ma garaż, więc... No, pamiętajcie, uważajcie na te garaże i na te piwnice. Znaczy, niekoniecznie na garaże, ale właśnie na piwnice. Uważajcie, jeśli budujecie sobie bazę w jakimś domku. I zawsze bierzcie to pod lupę. Ponieważ jeśli zombie zacznie wam kopać w piwnicy, a wy nie macie de facto jakoś za bardzo do niego dostępu, no to już możecie się domyślić, że nie może się to skończyć zbyt dobrze. Ponieważ nawet jeśli macie jakąś kopalnię koło bazy, to też nie róbcie tych kopalni obok bazy. Bo jeśli zombie tam wpadnie, no to on zacznie się do was kopać. I jest taka szansa, że zawali wam całą bazę.
I to całkowicie nieumyślnie, bo zombie, jak się możecie domyślić, nie mają mózgu i nie potrafią myśleć, więc całkowicie nieumyślnie rozwali wam bazę, co zresztą jest jego celem, więc całkiem nieumyślnie spełni jego cel, co nie? I najprawdopodobniej skończycie w jego trzewiach jako kolacja, no w sumie nie kolacja, w sumie, no możliwe nawet, że kolacja, ja tam jem później niż o 22 kolację, oczywiście zakładając, że zginiecie niechybną śmiercią bardzo szybko. A mam nadzieję, że nie. Oczywiście mam nadzieję, że nie, że zdążycie zostawić łapeczkę w górę. Mam nadzieję, że zdążycie zostawić łapeczkę w górę pod tym filmem oraz subskrypcję. Dobra, a my lecimy dalej, wywalmy stąd wszystko, jak zwykle robimy starą taktykę, czyli wrzucamy tutaj. Bierzemy nawet zestawy naprawcze, bo co mi zrobisz? Co mi zrobisz, gro? Wezmę sobie to, odpakujmy i przeczytajmy. Myk, nawet nie patrzę, co to jest. Amunicja do tego, to. I co jeszcze? Woda, na pewno woda musi być. I ta kukurydza, 41 nasion kukurydzy. Będziemy bogaci, tyle tylko powiem. Czekajcie, no tak, tak tyle wystarczy. Tyle zdecydowanie wystarczy, jeśli chodzi o kolektor rosy. No już prawie jedna woda jest, jak widać, więc jak postawimy sobie tak 4, no to myślę, że powinno to w miarę wystarczyć. Czyli mniej więcej co jeden dzień, no mniej więcej co pół dnia produkuje jedną rosę. No to nawet akceptowalne, myślę, że tak powiem. Myślę, że powiem, że całkiem akceptowalne. Uwaga, czy uda nam się rozwalić tego tutaj delikwenta? Zobaczmy, celujemy i... prosto w głowę. Elegancko. Zobaczmy, czy dostaniemy smażone mięso, jeśli rozbierzemy go tą siekierą. Gdzie ty jesteś? Tu jesteś. I przy okazji zaraz sprawdzimy, jaka to jest woda, bo nawet nie wiem, jaka to będzie woda. I tak, dostajemy zwykłe mięso, nie jakieś białe mięso, nie jakieś czerwone mięso, tylko zwykłe mięso. Tfu na War of the Walkers, nienawidzę tego systemu mięs z War of the Walkers. Nie masz tutaj nawet zrobić cholernego bekonu z mięsem, bo masz czerwone mięso zamiast białego mięsa i co zrobisz? I zesrasz się, nic nie zrobisz. Czekajcie, naprawmy to może, zanim jeszcze zobaczymy. No, tak jak mówię, te obrazki rozwalającego się bloku wyglądają troszeczkę jak teksturpak z Minecrafta, dosłownie. To jest po prostu teksturpak z Minecrafta, nie? No ale myślę, że gdyby dodali właśnie kilka tekstur rozwalającego się bloku, to byłoby bardzo, bardzo, bardzo miło i dużo, dużo lepiej. Tak, muszę przestać mówić bardzo, 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 bardzo miło. Zapłaciłem za tę grę, więc teraz obowiązkiem ich jest zrobić, żeby ta gra była dla mnie jak najbardziej przystępna. Zaczęło padać przecież teoretycznie. Ja tę grę, wiecie, ja tę grę kupiłem za 30 zł. Ja tę grę kupiłem naprawdę za 30 zł. I to chyba bez przeceny, ona po prostu wtedy tyle kosztowała. I z tego co widać, to jest... jedna woda. No nie za dużo i wkurzyłem się w tym momencie. Nie będzie pożegnania. Zostawić łapkę w górę w niewychowane szczyty.